Piękna okolica, Dolina Narwi, ale niestety nie jesteśmy tu dzisiaj na wypoczynku. Idziemy odwiedzić gospodarstwo w ramach konkursu Innowacyjny Farmer. Idziemy do pana Marka Burzyńskiego. Jesteście ciekawi? Chodźcie z nami. Gospodarujemy na około 170 hektarach ziemi, z czego to jest 70 hektarów kukurydzy, 50-60 hektarów lucerny w czystym siewie, 10-15 hektarów zboża i resztę to są łąki takie zalewowe. Główną produkcją jesteśmy nastawieni 100% na produkcję mleka. Produkujemy ponad 2 miliony litrów mleka. Uboczna taka produkcja to jest, sprzedajemy nadmiar jałowic cielnych i pierwiastek. Oszczędności z tytułu nawożenia są bardzo wysokie, ponieważ na uprawy na przykład zbóż nie stosowaliśmy żadnych nawozów wieloskładnikowych, tylko szedł na jesieni po ferment i na wiosnę był aplikatorem polany dwa razy. Na trawy polewamy tylko aplikatorem też po ferment i są stosowane bardzo małe ilości azotu. Na lucerny polewamy bardzo mało po fermentu, gnojowice nie mogliśmy polewać. No i oczywiście na lucernie stosujemy w ogóle nawozów azotowych. Główną rasą, którą użytkujemy, jest to 170 krówek HFA. Z czego 10 stanowią krówki HF odmiany czerwono-białej. Do tego stado podstawowe to 30 krówek rasy Brown Swiss. Mamy największe stado tej rasy w kraju. W tym roku również pierwszy raz mieliśmy te zwierzęta na wystawie. Zaowocowało to tytułem jednego wicechempiona. Rozwijamy hodowlę tych krów, ponieważ bardzo dobrze odnajdują się w oborze razem z krowami rasy HF. Do tego charakteryzują się dosyć wysoko długowiecznością, bo mamy już krówki w piątej laktacji i wysoko suchą masą mleka oraz mają zwyższoną frekwencję genu A2A2 w mleku. Wydajność stada lekko powyżej 11 tysięcy kg za laktację. Obecnie stawiamy bardzo mocno na poprawę typu użytkowego naszych krów. Owocuje to jakimiś drobnymi sukcesami na wystawie w Szepietowie. W tym roku jeden czempion oraz 3 wicechempiony. Do tego stawiamy też mocno na rozwój hodowli. W gospodarstwie inwestuje się też w nowoczesny sprzęt. Warto wspomnieć choćby o wozie asenizacyjnym z beczką o pojemności 18 tysięcy litrów marki Fligl, z aplikatorem łyżwowym o szerokości 16 metrów, czy rozsiewaczu nawozów Kuhn Axis H wyposażonym w technologię precyzyjnego wysiewu nawozów. Jak mówi Marek Burzyński, tylko dzięki temu narzędziu w ubiegłym roku oszczędności na nawozach sięgnęły 30 tysięcy złotych, a w bieżącym roku około 15 tysięcy złotych. Pola są obecnie mapowane, jest też stacja pogodowa. W parku maszynowym dominują ciągniki John Deere, ale jest też i nowy Fendt 828 Vario. Integralną częścią gospodarstwa i jednocześnie jedną z ostatnich poważnych inwestycji jest biogazownia o mocy zainstalowanej 40 kW, zasilana gnojowicą z OBU. Około 25% wyprodukowanej energii jest wykorzystywana na potrzeby własne, w tym znacząca jej część jest wykorzystywana latem do zasilania wydajnych wentylatorów w oborach, które redukują stres cieplny zwierząt, a tym samym też wpływają pozytywnie na wydajność mleczną krów. Oprócz tego ciepło powstające w procesie produkcji energii jest wykorzystywane do ogrzewania dwóch domów. Pozostałe 75% energii jest sprzedawana do sieci, a poferment jest pożytkowany w gospodarstwie i uważany przez gospodarzy jako znakomity nawóz. 2 miliony litrów mleka rocznie, krowy w najlepszej genetyce. Oprócz tego najnowsza inwestycja, biogazownia. Pola ponad 170 hektarów w rolnictwie precyzyjnym. Jak Wam się podoba gospodarstwo państwa Burzyńskich? Oglądajcie farmer.pl, tam możecie zobaczyć też inne gospodarstwa. To ważne, bo już jesienią rusza konkurs. Będziecie mogli go głosować. W tym roku też właśnie głosowanie internautów. Także wyniki poznacie w listopadzie. Od jesieni już Wasze głosowanie. To tyle z Bronowa. Cześć!